Czekaj, ja odpalę sobie... Zadawaj pytań, bo będzie fast start. Nie no, będziesz przygotowany, będziesz pisanki sobie zrobisz na pierwsze pytanie. Dobra. Jak na freestylu. 47% jest muzycznie bardzo specyficzne, psychodeliczne momentami. Dobra, to będziesz to, zatrzymaj po prostu i zobaczmy. Jak u Rawisza będziemy wchodzić to z rozpędu małego. Co on zbywa się? Może z tobą przeprowadzimy. No, może Ruda tutaj się włączać. Okej, okay. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kmieciu Blender Art. Ze mną dzisiaj Mada, reprezentant ZNWP i alkopoligamia.com. Adaś, spotkaliśmy się, bo popełniłeś płytę solową 47%. Jest to płyta, która urzekła mnie tym, że ona jest muzycznie specyficzna. Ona odbiega od tego, co się teraz robi. Ja ciebie chciałem zapytać w zasadzie o twoje takie muzyczne inspiracje pozarapowe. Jakiego rodzaju muzyki słuchasz, jeżeli nie jest to właśnie rap? Słuchaj, no to mało jest takiej muzyki. W sensie mało, rzadko odbiegam, ale jak już to... najczęściej polska muzyka rozrywkowa, ale stara, w sensie jakieś tam Manamy, Lombardy, jakieś takie rzeczy starsze. Bardzo lubię wszystkie te, szczególnie kobiety w ogóle wtedy królowały, ale lubię takiej muzyki posłuchać. Trochę polskiego punk rocka, ale nie żebym był znawcą, coś tam moja siostra słuchała kiedyś i po prostu mam jakąś słabość do tej muzyki. Nie znam się, ale lubię po prostu posłuchać, lubię jak ktoś mi coś puści, mam trochę rzeczy jakieś rockowe, nie wiem, jakieś takie stare typu Janis Joplin, no to super, mega, jakieś takie jazzowo-bluesowe, ale nie jestem jakby w ogóle nie jestem wkręcony w żadną z tych muzyk, tak żebym, wiesz, żebym w nią wleciał mocno, nie? Posądzałem cię właśnie o takie bardziej elektroniczne, eksperymentalne zajawki po tych bitach właśnie u Rost Case'a czy Lecha, ten właśnie co rozmawialiśmy. Drugi kawałek na płycie. Nie, mało elektroniki, bardzo mało. No właśnie, bo jakby też słuchając tej płyty, to taka myśl mi przyszła do głowy, że na OLL, gdybyś ty miał te bity dobierać, to ta płyta brzmiałaby totalnie inaczej. No tak, tylko że dla nas było troje do dobierania bitów, więc jakby nie mogłem o wszystkim decydować. Poza tym tam też było tak, że Kajetan był producentem wykonawczym tej płyty i tak naprawdę najwięcej biegał wokół niej. I no jakby był, powiedzmy, najbardziej decyzyjny w pewnym sensie. Oczywiście wiadomo, że jakby tam też nie ma mnie na kawałkach, które mi nie leżały, nie ma chłopaków tam, gdzie oni się nie odnaleźli, czy nie wiem, no bo ja też miałem solowe tam swoje kawałki, takie totalnie przygotowane przeze mnie. No ale pewnie tak brzmiałaby inaczej, no ale to wiesz. Miałeś solowe kawałki, na przykład nie o Habrach, w których robisz sobie antyreklamę matrymonialną totalną. No, może tak, może nie, wiesz. To zależy. Są ludzie, co lubią ten kawałek. Kobiety. Są kobiety, które lubią takich mężczyzn. Słuchaj, tak słuchając kawałka Tłum z właśnie 47% albo wcześniejszego jeszcze kawałka Stary Wspaniały Świat, to można odnieść takie wrażenie, że ty średnio lubisz ludzi, średnio lubisz obecny świat, obecne czasy. Wiesz co, no nie do końca tak jest. Ja lubię bardzo, w sensie z ludźmi jest różnie i mam czasami jakieś oznaki mizantropii, takie właśnie jak jadę autobusem, jest dużo ludzi, mnie to wszystko irytuje. Ja na przykład, wiesz, rzadko siedzę w autobusie, bo jak ktoś obok mnie, to ja nie mogę, już mnie to irytuje. Lubię mieć swoją przestrzeń jakąś taką i tak, ale ogólnie to lubię ludzi, raczej jestem do człowieka. A jeśli chodzi o całościowo świat, no to nie podoba mi się droga, którą podąża. Jeśli chodzi o cywilizację, bo uważam, że jest zgubna po prostu i raczej destrukcyjna, podejrzewam, że w przyszłości, bo na razie tego nie zauważamy do końca, ale gdzieś tam powoli to się dzieje, co nie zmienia faktu, że uważam, że cywilizacja jest potrzebna, tylko jest po prostu źle wykorzystywana przez ludzi i po prostu wydaje mi się, że jakby to nie chodzi o to, że nie lubię, tylko po prostu działam inaczej trochę niż świat cały, bo działam tak, jakbym chciał, żeby wyglądał świat, nie? I to jest tylko tego kwestia, ale tak ogólnie to bardzo lubię świat, nie? Żyję tutaj, więc jest ekstra. A jaki, myślisz, jaki czynnik jest najbardziej właśnie tym czynnikiem, który to społeczeństwo, teraz ten świat nasz psuje w obecnych czasach? Wiesz co, no propaganda. Znaczy w sensie uważam, że po prostu jest tak dużo propagowania takich różnych rzeczy i to w bardzo przemyślany sposób, bo na przykład jak sobie obejrzysz stare odcinki polskich seriali, na przykład ja oglądam sobie na wspólnej w ramach też tego, też takich rzeczy,
to zobaczysz, że na przykład są tam, jak sobie obejrzysz pierwsze odcinki, nie? No to zobaczysz, że są tam, jest propaganda rzeczy, które teraz są już naturalne i jak to oglądasz, to wiesz, już jesteś totalnie świadom, że była to propaganda, podsuwanie takimi malutkimi punkcikami jakichś nowości, jakichś różnych rzeczy, które wtedy dopiero wchodziły do codziennego życia i jakby podsuwanie ludziom tego, żeby brali w tym udział, żeby w tym istnieli, a teraz jak na to patrzysz, no to to jakby to jest totalnie naturalne, no bo każdy ma komputer, każdy ma telefon i jakby wiesz, wysyłanie SMS-ów i różnych takich rzeczy no jest naturalną sprawą. No to samo się dzieje w klanie, z kolei klanowy bardziej jest. No ale ja też kiedyś oglądałem z tego czasu. No tak, tylko chodzi o to, że i jakby jest tak, że w tej chwili znowu coś oglądamy i to nadal działa i jakby wydaje mi się, że po prostu nie wiem jak to nazwać, no nie wiem czy to rząd, państwo, czy w ogóle jakby cała moda i cały świat idzie po prostu w tę stronę, że bardzo jest nam dużo podsuwanych rzeczy i ludzie są bardzo na to podatni i chodzi o to, wydaje mi się, że chodzi o to, żeby być świadomym i nie być na to podatnym, bo jest to obrzydliwe po prostu, to podsuwanie i to, że ludzie idą w tą stronę jest obrzydliwe, a z drugiej strony jest to naturalne. I uważam, że to powoduje, jakby w ogóle najgorszym czynnikiem z tego wszystkiego jest manipulacja, bo to jest jeden, jakby po prostu uważam, że jesteśmy manipulowani i tak naprawdę to, że ja sobie myślę, że jestem świadomy, to tak naprawdę też może być manipulowane. Wiesz o co chodzi? Jak o tym pomyślisz dłużej i zaczniesz się w to wkręcać, to stwierdzisz, że to też jest manipulacja, no. Że jakby wszystko jest manipulowane, czy tam na przykład, nie wiem, no, teorie spiskowe i w ogóle mam takie założenie, że wszystko co się dzieje i co wychodzi na powierzchnię, taką, nie wiem, tam w mediach czy w różnych, że możesz to obejrzeć, to jest już jakby ocenzurowane i jakby dozwolone właśnie po to, żebyś sobie namieszać w głowie, bo z jednej strony, no dobra, byliśmy na Księżycu, ekstra, tutaj ci mówią, że, no, że jakby chodzi mi, że wiesz, że cywilizacja była na Księżycu, tutaj nagle dostajesz film, że wcale nie i że to jest spreparowane i ludzie to oglądają, jedni wierzą w to, drudzy w tamto i tak naprawdę nie wiesz jaka jest prawda i to jest najważniejsze, w sensie jakby myślę, że na tym zależy najbardziej, nie wiem, organom władzy, czy jakimś tam ludziom nad nami, żebyśmy my nie znali prawdy rzeczywistej. A z drugiej strony też tylko dlatego jesteśmy, wiesz, pracownikami normalnymi, żeby właśnie, w sensie to nas odróżnia od ludzi władzy, że właśnie, no, może mamy nie znać tej prawdy tak naprawdę i może to lepiej dla nas, że jej nie znamy. No. Chuja wiesz. Ale uważam, że manipulacja jest tym czynnikiem. Uważam, że nie powinno się aż tak manipulować ludźmi, że jest to obrzydliwe, że jakby każdy powinien mieć jakiś swój rozum i nie być na to podatny. W sensie wiadomo, można obejrzeć wszystkie informacje i dowiedzieć się i z lewicy, i z prawicy i tak dalej i wyciągać sobie z tego coś tam, ale tak ogólnie wydaje mi się, że chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem i w ogóle się nad takimi rzeczami nie zastanawiać, a dzisiejszy świat nam nie pozwala na to. Po prostu zupełnie jesteśmy, wiesz, w każdą stronę gdzieś tam spychani, wciągani w różne jakieś dziwne rzeczy, afery, pierdoły, a to jest coś, czym się nie należy zajmować po prostu. Bo to jest bez sensu. No właśnie, też tak się chciałem dopytać jakby o to, czy ty tutaj mówiłeś też o tym, że są teorie spiskowe i tak dalej i chciałem zapytać, czy ty konkretnie na przykład potrafiłbyś wskazać, kto to stoi nad tym wszystkim, czy to jest właśnie rząd państwa, czy to jest jeszcze gdzieś coś na tym? Ja myślę, że to jest dużo wyżej, że jakby nie ma w ogóle, że jakby rząd państwa, czy taki jakiś tam Tusk, Kaczyński, to w ogóle są ludzie, którzy są pionkami i nie istnieją, tak zakładam i tak mi się wydaje i ale nie wiem, no nie mógłbym tego wskazać. Czy kredomóstwa reptilia? No nie, znaczy, wiesz, oczywiście, ale tak, pochodzimy od jaszczurek zdecydowanie, to myślę, że jest totalnie prawdą. W każdym razie nie, no myślę, że na bank jest ktoś gdzieś tam wyżej, w ogóle jakby takie państwo jak Polska, no to istnieje tylko na wiesz, na mapie realnie, ale jeżeli chodzi o państwo, jakby organ państwa, no to my tam nie, jakby żaden Polak nie sprawuje realnej władzy nad tym, co się dzieje u nas w kraju. Takiej rzeczywistej. To wiesz, wystarczy łatwo popatrzeć na to, chociażby ile masz polskich firm realnie, polskich firm dużych. No nie masz takich rzeczy, no wszystko jest przejęte, wiesz. To chociażby, no to już gospodarką rządzi kto inny, no to już w ten sposób patrząc na to, to jest obrzydliwe. Tak jest, ale jest. Na asamblażu u Procenta jest taki kawałek, w którym gościnnie właśnie się udzieliliście z Hajtkiem. No i chciałem takie też pytanie zadać, co dalej będzie właśnie ze światem, jaki scenariusz przewidujesz na powiedzmy następne kilkadziesiąt lat? Jakbyś się zahibernował teraz tak jak w Sex Misji, wiesz, zajebiście tą ladowóził. Ja się nad tym w ogóle nie zastanawiam, bo ja bardziej jestem trochę egoistą i myślę bardziej o tym, co będzie z moim światem i tylko w zasadzie nim się zajmuję tak naprawdę realnie. Mimo, że jakby mam jakieś tam spostrzeżenia ogólnospołecznościowe,
ale tak naprawdę to jakby sprowadzam je do siebie i zmieniam to u siebie, więc jeżeli chodzi o mnie, no to za kilkadziesiąt lat to mam nadzieję, że wnuki. No, że jeszcze będę żył i wnuki będą jakieś, to by było super. Życzymy tego. Był taki okres, czy pytanie, czy był taki okres, że w ogóle nie piłeś alkoholu, bo w historyce stulecia właśnie Kajtek nawija o tej abstynencji, która przykuwała uwagę młodych dam. Był taki okres, ja bardzo długo, znaczy bo ja po prostu późno zacząłem pić alkohol i bardzo powoli to jakby wprowadzałem do swojego życia bardzo umiarkowanie i był okres, no ja... Kurde, nie pamiętam kiedy, to było jakby kiedy zacząłem coś tam próbować, ale pamiętam, że na przykład na swojej osiemnastce byłem trzeźwy totalnie, nie? Jakby nic nie. Wziąłem dwa łyki szampana, bo tam, no bo go dostałem i spoko, ale jakby nie miałem już problemu, bo miałem bardzo długo tak, że miałem po prostu wstręt, w ogóle nie tykałem, nie dochodziło to do mnie. Zacząłem pić przez kobiety na pewno, w sensie jakby z nimi. I pamiętam, że pierwsze wina jakieś takie to tak, ale tanie jeszcze, ja wolę chamskie piliśmy wtedy. No i to musiało być jakoś w liceum, ale mówię, no jakby to był też taki okres, że ja na początku jak zaczynałem, no to tam czasami mi się zdarzyło właśnie, wiesz, nie wiem, na przykład pojechaliśmy sobie tam na działkę z moimi koleżankami do jednej z nich i tam na przykład się nawaliliśmy jabolem, ale znowu na swoje 18 nie wziąłem ani łyka, nie? I był bardzo długi. No ja mówię, późno zacząłem. Już moi znajomi, to już tam przyjaciele, no to już dawno chlali, nie? Jak my się poznaliśmy z Kajtkiem, to on to tam... Ja miałem, byłem w pierwszej liceum, to on normalnie sobie walił browary tam i w ogóle w dupie, a ja to tak dla mnie było takie... szalone. No ale u mnie temat alkoholu w rodzinie jest taki ciężki, więc myślę, że to też miało jakieś tam swoje wpływy. U mnie się nie pije, bo na przykład, nie? U mojej mamy to jakby wino, to tam czasami jakby jakieś... Nie wiem, imieniny to moja mama lampkę wypiła, czy jakieś święta, no ale to w ogóle nie ma czegoś takiego. Mm-hmm. Wody, piwa to w ogóle nie ma u mnie w domu. Zero. Słuchaj, ja żądam w ogóle też wyjaśnień odnośnie jednego z kawałków na 47%, bo słuchając jednego kawałka pozostawiasz bardzo duży niedosyt na samym końcu. W refrenie nawijasz o trzech kobietach, mm-hmm. z czego trzecia zwrotka się nie pojawia. Człowiek czeka i na końcu dostaje informację tylko, że teraz że nie będzie tej trzeciej zwrotki. Dlaczego jej nie ma? No a tam jest wytłumaczone, no bo nie jakby nie było pozwolenia. Aha, nie było pozwolenia, tak? W sensie to nie chodzi o to, bo ja jakby to jest tak dokładnie, że ja już kiedyś po prostu o tej kobiecie nawinąłem pewną zwrotkę i ona wyszła i była bardzo niemiła dla niej. Mieliśmy długą rozmowę na ten temat, już wtedy nie mieliśmy, jakby nie byliśmy ze sobą, już nie mieliśmy żadnego, znaczy mieliśmy kontakt taki bardzo, bardzo okrojony i mieliśmy bardzo długą na ten temat rozmowę i poprosiła mnie, żebym po prostu nigdy nie używał naszych historii, czy jej życiowych historii do swoich kawałków. Uważam, że w pewnym sensie ma do tego prawo, bo jest to jej życie prywatne a ja wiem, że umiem czasami wyciągnąć jakieś takie za mocne rzeczy może dla kogoś i rozumiem, że ona nie chce być, nie wiem, dla świata hip-hopowego kimś konkretnym i tak dalej. No i potem jak po prostu już pisałem ten kawałek, a wymyśliłem refren wcześniej i wiedziałem, że jakby trzecia zwrotka teoretycznie powinna być o niej, to napisałem tą zwrotkę skróconą, te cztery wersy, w których mówię, że ona się nie zgadza na to. I wysłałem jej to i powiedziałem jej, że taki napisałem kawałek, no i że tak będzie. I ona powiedziała, że okej, w porządku, nic tam nie rapuje, jest wszystko w porządku, jakby zgodnie z naszymi ustaleniami. I tak zostało, no nie jakby nie będę nikomu robił na złość, nie? Jakby już raz to zrobiłem trochę, więc nie uważam, żeby była potrzeba męczenia ludzi w ten sposób, no czemu ona ma słuchać o sobie i tam wiesz, ktoś się do niej odzywać, że tutaj znowu takie niemiłe rzeczy albo jakieś tam... Po co? No tak, w gronie znajomych na pewno by mógł... No każdy i tak z moich znajomych wie, o kim rapuje, no tak, więc dokładnie. Tak ostatecznie wiesz i zna historię, więc po co ja mam to dalej tam wyciągać. No. Nie ma po co, ale tak, też z drugiej strony pomyślałem sobie ostatecznie, że to właśnie taki zabieg z niedopowiedzeniem i ciekawością ludzi będzie... No zostawia niedosyt. Tak, zostawia jakąś rzecz i to też jest spoko czasami, nie? Jakby po to to jest, po to mogę się tym... Jakby zostawiłem to tak i... Fajny patent w ogóle poczyniłeś z tym, że do preorderowych zamówień była dołączana karteczka, na której było zawsze tam parę ciepłych słów. Też dostałeś? Dostałem, oczywiście okay. Dostałem. No i ja właśnie chciałem Ciebie zapytać, przyznaj się, czy to Ty pisałeś tak. Te wszystkie, tak? Ty pisałeś? Znaczy, dokładnie, bo to w ogóle jest tak, że jak my robiliśmy pierwszą płytę z Kajtkiem, Servusa,
To wtedy tak robiliśmy i tam w ogóle nie było preorderów w tamtym czasie, to był 2012 rok, w ogóle jeszcze preorder to tak dopiero raczkowo w Polsce mi się wydaje, jako taka instytucja bardzo teraz no, jakby używana, ale no, na pewno my wtedy nie robiliśmy preorderu, bo to było bardziej tak, że my w ogóle zrobiliśmy płytę i dopiero potem wysyłaliśmy te płyty, jakby najpierw w ogóle ją zrobiliśmy, zrobiliśmy premierę, wyszły tam ze dwa kawałki czy trzy może przed. I założyliśmy sobie tak, że właśnie będziemy do wszystkich w ogóle płyt wysyłać, nie tylko preorderowych, no ale też to było tak, że było ich mniej, więc jakby, bo ja tutaj jakby, wiesz, przy preorderze, no to tam nie wiem, poszło z miejsca tam ileś 100, nie wiem, 50 czy ileś tam płyt, nie pamiętam już teraz dokładnie, a wtedy te wysyłki były tak, że ja robiłem wysyłkę, no nie wiem, powiedzmy raz w tygodniu po 30, no więc to, wtedy można było tą kartkę napisać do każdej płyty, nie było większego problemu. A tutaj było tak, że zrobiliśmy preorder, ja stwierdziłem, że robię tą kartkę, że takie nawiązanie do właśnie naszej pierwszej płyty i też robię sobie to podziemnie i totalnie mogę sobie to zrobić, wiesz, bawię się tym po swojemu i tak dalej. Ja uważam, że to miły jakiś gest. Ja też nie lubię za bardzo, bo ludzie zazwyczaj chcą podpis na tych preorderowych, ja nie lubię. Ja uważam, że podpis to jest wtedy, jak spotkasz artystę, dasz mu tą płytę i powiesz, poproszę podpis, wiesz, na koncercie, na spotkaniu jakimś czy coś tam. A taka kartka to jest taka ode mnie po prostu z jakimś tam żartem, nawiązaniem do, nie wiem, nazwiska, do pochodzenia, do, wiesz, też znajomym jakąś tam, jakby zobaczyłem, że zioma, no to wiadomo, że pozdrówki i coś. I pisałem wszystkie, poza tym, że na końcu doszło jeszcze, my robiliśmy z Malikiem, się umówiliśmy na jeden dzień wysyłki, bo ja wziąłem wolne w pracy wtedy i właśnie wysyłałem. I potem jeszcze w nocy doszło parę zamówień i jakby Malik wysyłał płyty tam, nie wiem, po południu jeszcze rano mógł je dorobić do preorderu, no to on napisał tam ostatnio, nie wiem, z 10-15 kartek już tak ten, ale z tego co mi się wydaje, to też się tak umówiliśmy, że on też się podpisze, że to on, że ja i on, nie? Więc jakby... Nie, no to ja mam podpisaną od ciebie. No tak, 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 ale on dostał ode mnie pozwolenie, wiesz, z moim przyjacielem i jakby znamy się od podstawówki, to jest ziomal od X lat, więc jakby jak on pisze, to tak jak ja bym pisał. Nie ma większej różnicy. ZNWP początkowo było czteroosobowym składem. Było. I jak to się stało, że się wykrystalizowało dwuosobowy tylko wiesz skład z tego? Pierwszy z czwórki odpadł Igor i to na samym początku w zasadzie zrobiliśmy może parę kawałków wspólnie, ale chyba żaden nawet nie wyszedł wspólny kawałek z Igorem w całości. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Nigdzie jakby nie wyszedł do mediów żadnych. I to z takich naturalnych przyczyn, tam po prostu nie byliśmy jakimiś specjalnymi ziomkami, wiesz. Zakładaliśmy zespół, to było tak na początku, wiesz, tam hip-hop, zajarany małolaty w liceum tego. I stwierdziliśmy, dawajcie we czwórkę, bo tam Józek go znał, gruby, w sensie, bo oni się znali z gimnazjum i jakby oni mieli wcześniej zespół razem i to tak naturalnie jakby wszedł on i Józek, ja z Kajtkiem, ale to też tak wszystko przez Józka, w ogóle wszystko zaczęło się od Józka, z Mądry i Głupi, nie wiem czy tak, tak. Tak, no to od grubego Józka wszystko się zaczęło, no i Igor odpadł naturalnie tam w przedbiegach w zasadzie. Potem już z Józkiem, no to już byliśmy tak na stałe i on był jakby podstawowym członem zespołu, tylko wyszła taka sytuacja już pod koniec liceum jakoś, albo nawet na początku studiów Józka, że po prostu miał bardzo mało czasu. Miał swoją kobietę, miał studia, miał pracę, miał dużo, wiesz, swoich prywatnych spraw w domu i po prostu nie reakcjowało go za bardzo granie za darmo dla jakichś takich różnych ilości osób, raz, wiesz, 50, raz 10 pod sceną, raz, wiesz, na jakichś takich dziwnych undergroundowych koncertach w Warszawie. No i po prostu powiedział nam, że nie ma teraz do tego głowy, nie ma czasu, a nie chciałby nas stopować, bo wiedział jak my działamy i że poświęcamy temu cały czas swój w danym momencie i że po prostu chce odejść z zespołu. No i odszedł, no my się zgodziliśmy, no wiadomo, że parę razy mu powiedzieliśmy, żeby się jebnął w łeb, ale ostatecznie skoro trwał przy tej decyzji, no to nie mogliśmy mu tego zabronić. Ale nadal się przyjaźnimy, wiesz, z ziomalem, no tylko po prostu odszedł, a potem było tak, że życie mu się bardziej poukładało, poznał Fifera, no i założyli razem zespół, a my już byliśmy wtedy w wytwórni, byliśmy już po pierwszej płycie, no nie było jakby szansy na powrót taki, no bo trochę to by było bez sensu, nagle, wiesz, wraca Józek, którego nikt nie zna, nie? Tak jakby, no nie było takiej możliwości, ale jesteśmy ziomalami, wiesz, cały czas w kontakcie i wszystko dobrze. A to fakt, to tak się na początku zbiera te ekipy. My też mieliśmy pierwszy raz założony w 2006 roku, 11 lat temu, Ola Boga, skład Między Wersami nazywał się. To było na tej zasadzie, że ja spotkałem w klasie w liceum gościa, z którym wcześniej chodziłem i do gimnazjum, i do podstawówki, do klasy. I
wcześniej już coś tam gadaliśmy, nawet pisaliśmy jakieś pierwsze rzeczy i w klasie z nami znalazł się też kolejny gość Cienias, który z kolei był producentem muzycznym, ale też zaczynał sobie pisać. No i tak w trójkę stwierdziliśmy, że zaczniemy coś tam działać, ale że jeden kolega z klasy z liceum na szeroko był ubrany, to po prostu podczas rozgrzewki na WF-ie, jak biegaliśmy dookoła boiska, podbiegliśmy do niego i zapytaliśmy, ej, chcesz być z nami w składzie? Tak, no i w czwórkę założyliśmy skład. Pozdrawiam, geniu genitalia. No i zostaliście tak w dwójkę z Kajtkiem, a ja chciałem Ciebie jeszcze zapytać, czy Wy kiedykolwiek mieliście w swojej karierze znajomości, przyjaźni taki okres, że się na przykład ścieliście o coś do tego stopnia, żeby ze sobą nie gadać jakiś czas? Wiesz co, nie, raczej aż tak to nie. Mieliśmy różne okresy, mieliśmy kłótni takich, na przykład nie wiem, jeszcze za dawnych czasów byliśmy kiedyś u Kajtka na działce, tam się na przykład pokłóciliśmy, no to tam no były jakieś głupie takie szczeniackie zachowania, ale to jakieś głupoty też się pokłóciliśmy wtedy, pamiętam, ale takiej kłótni nie. Mieliśmy też okres, w którym po prostu gorzej ze sobą żyliśmy, bo nam się życia rozjechały, robiliśmy zupełnie inne rzeczy. Tak prywatnie po prostu, bo hip-hopowo to nie w ogóle, bo w tym czasie zrobiliśmy Bejbo na przykład, a mieliśmy pod koniec robienia Bejbo, mieliśmy kontakt taki średni, w sensie takim, że po prostu, no nie wiem, rzadziej się widywaliśmy, nie wiem, no jakby wiesz, na inne imprezy chodziliśmy, z innymi ludźmi się spotykaliśmy i było tak, no nie wiem, ktoś by mógł powiedzieć, że no nie wiem, to wtedy byśmy pokłóceni, ale to nie było tak, że byśmy pokłóceni, tylko po prostu byliśmy świadomi tego, że mamy taki okres i tak musi być, nie? Ale nic to nie zmieniło, no nadal jesteśmy braćmi, jest to najbliższy człowiek dla mnie, więc jakby wiesz. Ale nie, takiej kłótni, żebyśmy nie gadali przez ileś dni, bo się nie lubimy w danym momencie, nie, nigdy w życiu. Nigdy tak nie było, bo po prostu wiemy, że wiemy kim dla siebie jesteśmy, nie? I jakby wiemy, że jest pełna lojalność i pełne takie jakby zaufanie w tych kwestiach, więc... Nie ma pochowanych w szufladach disków na siebie. Nie. Znaczy, nie wiem, może Kajetan ma jakiś. Kajetan, pogadamy, jak będziesz w Poznaniu. Wrzuciliście ostatnio zdjęcie ze studia z takim podpisem, że gotowi z nowym ładunkiem. No i chciałem Ciebie zapytać, czy ten ładunek to chodziło o kawałek tu i ówdzie tylko, czy jakby już coś tam się kurczę dzieje kolejnego dłuższego? Nie. Chodziło tylko o jakby taką prepromocję kawałka tu i ówdzie. Nic. Znaczy, my byśmy chcieli ponagrywać, ale wiesz, Kajetan przyjechał na chwilę do Polski, ma trochę zamętu pracowniczego, kombinuje różne rzeczy, chce wyjechać dalej, sobie zarabiać pieniądze. Więc nie za bardzo są, a ja też mam dużo pracy i nie mogę to sobie tak wziąć wolnego, wiesz, na tydzień pójść do studia i sobie robić płytę czy jakąś tam. Były jakieś plany, kombinowaliśmy, żeby coś nagrać takiego krótko grającego wspólnie w trakcie jego tego, no ale ostatecznie z braku czasu i z różnych innych zajęć, bo zorganizowaliśmy koncert w Warszawie, to też trochę trwało i trochę nam przysporzyło jakiś tam biznesów i zabrało czasu. W koncert we Wrocławiu gramy niedługo też, więc no więc po prostu to nie miało szans. No nie wiem, jeżeli Kajetan zostanie dłużej, to może coś zrobimy razem. Jeszcze jakiś kawałek, może coś więcej, jakby się udało, ale nie ma tego w planie, nic konkretnego. Mamy jakieś bity, wiesz, ja mam jakieś pozbierane, Kajetan ma jakieś... Coś tam na pewno by się dało zrobić, ale też nie chcemy nic robić na szybko i tak niepoukładanie. No raczej wolelibyśmy porządny materiał zrobić niż jakieś takie luźne. Wiesz. Więc to było tylko do kawałka tu i ówdzie. Czyli te parę rzeczy, które tam masz powiedzmy poczynione już kolejne, co mówiłeś w procentach w radiu, to są rzeczy na twoje solo EP, tak? Które tam wspomniałeś. No mam jakieś porobione, tak. Znaczy ja mam przygotowaną płytę prawie całą, jeżeli chodzi o napisane teksty i wybrane bity i jakieś takie rzeczy. Jakiś tam gości zaprosiłem już, bo też nagrałem jakieś piloty takie do posłuchania sobie. No więc w zasadzie temat tej następnej płyty raczej będzie krótko grająca, chyba że mi coś tam, wiesz, dojdzie i dogram więcej, ale jak na razie to myślę, że tak do 10 kawałków to max w ogóle. No i tak, no ja mam napisaną płytę. To jest tylko kwestia tego, żebym znalazł chwilę czasu i odłożył wystarczająco dużo pieniędzy, żeby sobie wejść do studia już takiego z realizatorem i sobie to nagrać po prostu, nie? I sobie czeka, to jest tak na luzie jakby. Mi się też nie spieszy, no niedawno wyszła płyta, więc jakby nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, nie? No właśnie, bo ona dopiero wyszła i tak naprawdę, kurczę, koncertowo jak to wygląda? Bo... Wiesz co, ja koncertowo nie planowałem w ogóle tej płyty i jakby od początku wiedziałem, że też po pierwsze odbiór nie będzie aż tak duży, żeby móc z tego zrobić realnie jakąś ilość koncertów.
Dwa, że uważam, że ona nie do końca jest koncertowa tak naprawdę, więc może tam jest parę kawałków bardziej nośnych, ale ciężko z tego zrobić koncert. Kajtka nie było, więc też nie wiesz, ja nie mam, jakby grałem swój premierowy koncert z Grubym Józkiem, ale jednak to inaczej, wiesz, od tylu lat w zespole to ciężko jest mi się przyzwyczaić do innego hejtmana niż Kajtan. I no ja po prostu nie planowałem koncertu w planach. Chciałem zagrać w Warszawie, myślałem o koncercie we Wrocławiu, no ale w międzyczasie, zanim go zorganizowałem, przyjechał Kajtek i stwierdziliśmy, że zrobimy już jakby wspólnie koncert we Wrocławiu, więc no nie będzie raczej koncertów. No chyba, że ktoś się odezwie i będzie chciał, no to jasne, możemy to jakoś dogadać, ale nie mam tego w planie. Mhm. Jakby nie wydaje mi się, żeby była taka jakby chęć od ludzi, a nie od, wiesz, a nie od samej płyty, żeby grać to jakoś specjalnie. Myślę, że to do posłuchania. Ja się natknąłem też na taki w sumie ciekawy, jeśli chodzi o genezę, kawałek na YouTubku, bo to jest kawałek, który wyszedł w ramach projektu One Culture. Okej. Okay. To jest program finansowany przez program Erasmus, program studencki. Chciałem zapytać właśnie, co to jest za projekt, bo totalnie o co chodzi, wiesz? Jest takie taka studenckie klimaty i wiesz, że wiesz, ja nie jestem, na kawę. Ja nie jestem studentem, ale to nie jest do końca. Znaczy ja nie wiem, jak to jest, jeżeli chodzi o kwestie czysto studenckie rozwiązane. W każdym razie jest taka para Matej i Kinga tak, z Włoszczowy, to są, na pewno Matej jest, nie, Kinga też chyba, ale no nieważne. W każdym razie oni zorganizowali takie właśnie obozy, powiedzmy obozy jakby integrujące ludzi z Europy. Co roku to robią we wrześniu we Włoszczowie albo w Poroninie, w tym roku byliśmy w Poroninie akurat. I też tam na końcu, zakończeniem tego są zawody taneczne we Włoszczowie. Matej był graficiarzem, chyba Kinga tańczyła, tak mi się wydaje. No w każdym razie zorganizowali coś takiego, no i co roku przyjeżdżamy po prostu tam. Ja dostałem, bo Ryfa z Bubą były wcześniej tam i Ryfa po prostu mi powiedziała o tym, ja się zajarałem, bo to jest mega fajna inicjatywa i fajni ludzie, wiesz, przyjeżdżają i sobie po prostu robimy hip-hop przez tydzień. Mamy za to, wiesz, to za friko, jedyne na co musimy wydać, no to jakieś dodatkowe tam jedzenie, papierosy, jak ktoś chce alkohol czy inne używki. To też, ale tak po prostu, no to masz, wiesz, jedzenie, studio takie w Domu Kultury i przyjeżdżają ludzie. W tym roku byliśmy w zestawie Polska, Ukraina, Rumunia. Nie? W tamtym roku byli Estończycy i Ukraińcy. No i Matej to ogarnia, zwołuje tych ludzi, przyjeżdżają graficiarze, tancerze, raperzy, każdy ma dla siebie rzeczy do roboty, wiesz, jest właśnie studio, są sale taneczne, jest miejsce, żeby sobie powrzucać. No i co? No są jakieś tam warsztaty też przy okazji. Hip-hop camp dla zaproszonych, dla wybranych. No nie, no hip-hop camp to nie, no bo tam nie ma koncertów jakich, wiesz, to nie jest aż, też nie jest to taka impreza, my tam mamy teoretycznie, wiesz, no jest to jakiś program europejski, więc też oni tam mają jakieś punkty do wykonania, które teoretycznie musimy zrobić, wiadomo, w mniejszym lub większym tam zakresie i wiesz, no to też oni wiedzą, że współpracują z hip-hopowcami, więc nikt tam nie będzie w zasadach i w regułach jakiś siedział, no ale teoretycznie są jakieś założenia i wykonujemy je, więc to wiesz, dzień jest poukładany bardziej w stylu wstajemy, śniadanie, potem jakieś tam spotkanie, pogawędka, a potem macie czas na studio i jakby teoretycznie musicie przeznaczyć go na studio, no jakby porapować, napisać kawałek, pogadać z producentem, DJ coś dogra, wiesz, no, to jest taka praca, no po prostu, ale w tym roku się udało i wyszła płyta, bo znalazłem 7 kawałek, tak. Ale tam cała płyta jest krótko grająca, taka 5 chyba kawałkowa, czy 6 taka epka. I się udało, zrobiliśmy to. Było to trochę lepiej też zorganizowane niż, nie wiem, 2 lata temu pod tym względem. No i tam graficiarze zrobili okładkę, wiesz, my nagraliśmy kawałki. Jest kawałek jeden, w którym biorą udział prawie wszyscy, tam jest 15 osób. Nawet klip do tego nakręciliśmy, ale nie wiem, czemu jeszcze nie wyszedł. Nie wiem, może jest jakiś problem tam ze złożeniem tego. W każdym razie super inicjatywa, no ale tak, dla wybranych. No chodzi o to, że jakby wiesz, no nie, mnie poleciła tam Ryfa, no i pojechałem raz z racji tego, że pracowałem i jestem w porze gościem, no to odezwali się do mnie drugi raz, żeby to robić. I chodzi o takich, wiesz, no zajawkowiczów hip-hopowych, no tam trzeba się po prostu jarać i dobrze bawić, a nie wiesz, to nie chodzi o melanż, tam nikt nie robi chamskiej imprezy, tam są, wiesz, też są dni integracyjne, które takie jak na obozie trochę, wiesz, że my przygotowujemy tam, nie wiem, dla Ukraińców i Rumunów Dzień Polski, tam robimy im zabawy, ale takie około hip-hopowe też, jakby wszystko jest
wszystko jest w duchu hip-hopu i jest ekstra. No, naprawdę polecam, jak ktoś kiedyś będzie dostanie zaproszenie od nich albo od jakiejś innej organizacji, która robi podobne rzeczy, to bardzo fajnie. Myślę, że to też działa trochę jak na zasadzie Młodych Wilków na przykład, nie? W sensie to jest mniej promowane, ale że to też jest takie, że oni tam zjeżdżają na, nie wiem, tydzień czy tam trzy dni razem i po prostu mają dobrą energię hip-hopową i robią rzeczy, nie? I to na tej zasadzie działa w każdym razie. Polecamy. Sprawdźcie sobie One Culture, Jedna Kultura, bo warto się tym zainteresować. Tak jest. Adaś, jak to jest z tymi kobietami w polskim rapie? Bo no. Knap ostatnio podczas swojego koncertu w Poznaniu ze sceny powiedział, że Ryfa to jest jedyna raperka w Polsce i zaznaczył to, że jedyna według niego. I to było takie, nie do końca wiedziałem, o co mu chodzi, tylko niestety powiedział to już po tym, jak nakręciliśmy wywiad, także nie miałem czasu i okazji go o to zapytać. I nie wiem, czy ty wiesz może, o co chodzi i czy ty też tak uważasz, że jest to jedyna, znaczy, wiesz, czy jest jeszcze Kosińska? Nie, znaczy to jest tak, bo ja wiem, o co, znaczy Knapowi chodzi o energię hip-hopową, nie, po prostu to jest tak, że wydaje mi się, że o to mu chodzi, bo ja na przykład uważam, że jest dużo raperek, a jest jedna, nie wiem. Królowa, ale to tak naprawdę, nie wiem, hip-hopuwa. Nie wiem, jak to odmienić. To jest fakt, bo od ryfy bije aż ten hip-hop. Wiesz, bo to chodzi o to, że jest taki, ja w ogóle na przykład nie uważam, znaczy jestem raperem, ale uważam, że rap to jest tylko jakiś tam mój element bycia hip-hopowcem. Ja się czuję hip-hopowcem i są goście, którzy w ogóle nie mają o tym pojęcia. W sensie takim, że wiesz, no dzisiaj jakby bardziej się to dzieli, nie? Jakby ktoś, ziomal sobie zaczyna, słucha sobie raperów i zaczyna sobie rapować i zostaje raperem. Mhm. A ja uważam, że on nie jest wtedy hip-hopowcem, bo on nie wchodzi w środowisko, nie zna tych ludzi, nie interesuje się tym. Ja też nie mogę powiedzieć, żebym tam był jakimś, wiesz, miał niesamowitą wiedzę na przykład na temat graffiti w Polsce i tak dalej, ale mam paru ziomali, co sobie malują, znamy się, wiesz, ja sam sobie rysuję i mnie to interesuje i lubię się w to bawić. Mam dużą rzeszę ziomali tanecznych, no to w ogóle bardzo dużą, ale to też głównie przez ryfę. I wydaje mi się, że chodzi mu o taki właśnie o taką energię czysto hip-hopową i że to miał na myśli. Ja na przykład uważam, że jest bardzo dużo raperek i w ogóle uważam, że raperki w Polsce mają kompleks, który wynika z raperów i że to my jako raperzy jesteśmy winni temu, że ich nie wpuszczamy do tego środowiska i do tego, żeby były sobie sobą i mogły robić co chcą, bo od początku są oceniane przez pryzmat tego, że są kobietą, a jest to zupełnie bez sensu i zupełnie nie o to chodzi i ja uważam, że w ogóle należy wspierać raperki po to, żeby, nawet jeżeli nam się nie podoba do końca to, co robi, bo ja też się nie jaram wszystkimi, tylko po to, żeby dostały tą wolność i możliwość rozwijania się, bo my stopujemy ich rozwój i to jest zupełnie bez sensu. Jak ja czytam, że ktoś tam, wiesz, mówi, że w ogóle nie ma, że on nie słucha kobiecego rapu, stary, nie ma. Ryfa by ci powiedziała, że się jedną w łeb, no nie ma kobiecego rapu, stary. Jest rap. No i jest, tak. nie ma płci, tu nikt nie ma rasy, nie ma płci, nie ma koloru, nie ma nacji, to nie ma znaczenia żadnego. Albo robisz to dobrze, albo nie, no ale u nas tak jest, a nie inaczej i mi się wydaje, że one po prostu są stopowane strasznie, a powinno dać im się wolność i rozwinąć do stopnia możliwie dużego, żeby właśnie wtedy móc ewentualnie zobaczyć, kto odpadnie, a kto nie, kto się, wiesz, kto jest naprawdę w tym, a która tam laska no, jest po prostu słaba, no i tyle. Więc takie jest moje zdanie na ten temat i jak najbardziej rap dla kobiet zawsze. Róbcie to, dziewczyny, ekstra. Bawcie się, próbujcie, szukajcie i w ogóle bez pierdolenia nie słuchać facetów. Mada rapowy feminista. Nie, no w ogóle ja uważam, nie, to nie ma nic. Nie, żartuję. Ale dla mnie są dwie raperki, jest oczywiście Ryfa i jest Lilu, którą uwielbiam, pozdrawiam ciebie, Ola. I uczcie się od Ryfy, tak. To zdecydowanie należy, bo to jest świetna rzecz. Zbliżamy się do końca wywiadu i ja chciałem, żebyś na koniec troszeczkę kontrowersji może tutaj wprowadził, pohejtował. No, możemy spróbować. Adaś, co masz do polskiego freestyle'u? Chodzi ci o wersję z tłumu, tak? Tak. Wiesz co? Nie mam, ogólnie do freestyle'u nie mam, aczkolwiek oglądam freestyle'owców dzisiejszych. Nawet znam tam paru z Warszawy, jakiś z WLW, które tam Teodor organizował i tak dalej. Uważam, że po prostu nie, bo jak ja zaczynałem sobie chodzić na koncerty i właśnie na bitwy freestyle'owe, bo chodziliśmy wtedy na WBW do New Deepa na przykład, albo do jakiejś tam Freshy czy coś tam, wkręcaliśmy się, ja chodziłem, bo mnie to interesowało i jarałem się, nie umiałem nigdy tego robić, w sensie umiem coś tam pofreestyle'ować, ale wiadomo, no na bitwę to bym się nie wybrał, bo nie żartujmy sobie. To bardzo na przykład mega jarałem się Białasem, mega, bo uważałem, że zawsze mi się podobało to, że on nawet jak zdarzy mu się, nie wiem, porapować o dupie Maryny,
na tej bitwie, czy coś tam, że nie złoży jakiegoś puncha, wiesz, tamten, to on ma flow, ma vibe i totalnie leci podbity i słucha to, co się dzieje. W tej chwili wkurwia mnie to, bo oglądam te walki czasami i irytuje mnie to, że ci goście po prostu mają przygotowane, nie wiem czy przygotowane, znaczy na pewno przygotowane, no bo wiadomo, że tam są hasełka, jakieś śmieszne rzeczy te z obecnej teraźniejszości, jakieś tam z memów, teksty różne tam, wiesz, nawiązania do tego, co się dzieje, więc jakoś tam są przygotowani i nie przeszkadza mi to, że nawet są przygotowani, tylko to, że oni nie słuchają muzyki. Tam są rzucane puncze, stary gość rzuca dwójkę, czwórkę wersów, które są punchem, potem ludzie krzyczą, jest cisza, on czeka i w ogóle nie interesuje go beat, chociażby najlepszy przykład Filipka, który w ogóle nie potrafił wejść w wolny beat tam na którejś walce, nie pamiętam, z Kazem to była walka. No i wiesz, no po prostu uważam, że jest to słabe, po prostu nie ma w tym takiej, wiesz, luzu, nie ma w tym luzu freestyle'owego. Freestyle powinien być luźny w moim jakby mniemaniu. Wiadomo, trzeba puncze, wygrywasz bitwy, ekstra, super, wiadomo, tam możesz sobie pocisnąć ziomalowi, ale chodzi o to, że to jest zabawa, to jest muzyka, to jest nadal, wiesz, to jest wszystko w muzyce. Nadal musisz być, bawić się tym, a nie, wiesz... Zrobili sport z tego tak naprawdę. Zrobili z tego sport, dokładnie. No, chłopaki, ja też jeżdżę troszeczkę, znaczy jeżdżę po bitwach, to może dużo powiedziane, ale w Poznaniu tutaj się pojawiam na bitwach, gdzieś tam mi się zdarzyło być poza Poznaniem też i znam sporo tych freestyle'owców i kurczę, oni zrobili z tego sport pod tym względem, że oni na przykład na bitwach nie piją, podchodzą bardzo do tego na poważnie, trenują, ćwiczą codziennie i tak dalej. Kurde, nie wiem, dla mnie, ja powiem tobie szczerze, ja startowałem w iluś tam bitwach, w niektórych mi szło lepiej, w drugich, w niektórych gorzej, ale ja nigdy nie ćwiczyłem freestyle'u, nie? Uważam, że to jest, kurde... Znaczy po prostu to, sobie freestyle'owałeś. Idea freestyle'u to jest freestyle'owanie, kurde, w danym tak momencie, jak się chce, to sobie freestyle'ujesz. Niejednokrotnie, nie wiem, siedzę w domu, leci sobie jakiś beat, to sobie zacznę pierdoły tutaj, nie? No tak, i no tak, tak dalej. Tak. Albo idę na bitwę, wchodzę z buta, nieprzygotowany i o to chodzi, nie? Dlatego to właśnie mam do polskiego freestyle'u, aczkolwiek chciałbym, żeby był jak najlepszy i super im życzę wszystkim ekstra. Zresztą na przykład a propos Kaz, bardzo mi się podoba. Tak. Na przykład uważam, że jest ciekawy, ma flow i mega fajnie to rozkminia i wie, co się tam dzieje muzycznie, ogarnia to i mega super, a też składa puncze, wiadomo, czasami przygotowane, czasami mniej. Ale na przykład ten ziomal mi się podoba. Uważam, że no, jeżeli miałbym teraz wybierać mojego ulubionego powiedzmy freestylowca, to myślę, że po wujku samo złożyłby kas. No wujek jest w ogóle niezniszczalny. Ale widzisz, no wujek przychodzi na te bitwy i nadal jest... Czy on ostatnio rozjebał coś? Wiesz o co chodzi, no ale właśnie o to chodzi, że ja wiem, ja obstawiam, że Białas powiedzmy jakby teraz wjechał, to też by rozjebał. Musiałby chwilę potrenować, tak. Bo dawno nie freestylował, musiałby potrenować samą mózg, żeby pracował mu w opcji rymowania, wiesz, obecnie, bo myślę, że mało tego robi. Ale myślę, żeby ich zjadł tam wszystkich po tak prostu, charyzmą, tak samo jak Escobar, nie? No Escobar, no na Michi Opitos, tak, no kurde, no pokazał tam tyle stylu, że po prostu elo w ogóle, no i wygrał, no i tak, o to chodzi. Ja jestem fanem właśnie takich kurde akcji, gdzie jakieś, jesteś młodzi ludzie, którzy kurde bardzo chcą, ale są takimi właśnie trochę wannabe i trochę gdzieś tam mają utarty ten nos i to zawsze dużo daje takiej satysfakcji, jakieś wewnętrzne, widzę takie akcje. Więc to mam do polskiego freestyle. Ale tak jak najbardziej uważam, że powinien się rozwijać i to jest ekstra element i w ogóle niech się w to bawią. No jeżeli zrobili sobie z tego sport i oni są z tego zadowoleni, no bo ja nie jestem w tym kręgu, ja się nie czuję freestyle'owcem i nigdy nie będę, chociaż Emil G by ich wszystkich zjadł, to wiesz, to jeżeli oni są z tego zadowoleni, no to niech sobie żyją w tym swoim dziwnym świadku sportowym, rapowym i to jest ich sprawa. No. Ja wiesz, ja piszę teksty do bitu, więc to jest zupełnie co innego. Ostatnie pytanie, które chciałbym tobie zadać, jest takim pytaniem, które w sumie mnie ciekawi z racji tego, że od ciebie bije bardzo duża zajawka na ten rap. I czy ty w ogóle kiedykolwiek przewidujesz zaprzestanie pisania kawałków? Nie wiem, no. Kiedyś był taki program, Viva zrobiła bodajże, Człowieku mówią bloki. I to była część pierwsza, bo były dwie części i w pierwszej części było właśnie podobne pytanie, dostał ówcześnie Rekin Borikson, dostał pytanie właśnie coś w ten deseń, mówi, że on nie wyobraża sobie, że on nawet jak przestanie, nie wiem, rapować, to nadal, że jakby tym się odróżniamy, my jako twór hip-hopowy, jako kultura hip-hopowa od innych artystów, powiedzmy bardziej popowych, że właśnie my nie przestaniemy tego robić, że nawet jeżeli przestaniemy, to będziemy wspierać dalej kulturę, środowisko, będziemy słuchać tego, będziemy w tym działać, nie wiem, w jakichś innych, w innych opcjach. No i mi się wydaje, że to tak jest trochę, że ja sobie nie wyobrażam, w sensie
prawdopodobnie kiedyś przestanę rapować, bo nie, nie będę miał już głosu, nie będę miał siły, płuc, nie wiem, i wydolności na to, i będzie mnie to męczyć, chociaż jak na razie patrzę, no to nie, no. Tede czy Peja mają po 4 dychy i nadal cisną, nie? I są raperzy ze Stanów, którzy są w chuj starsi i nadal cisną. No tak. Więc jakby chyba na razie nie widzę tego, żebym przestał, ale ja na pewno będę pisał zawsze, bo ja lubię pisać w ogóle różne sobie rzeczy i na pewno, nie wiem, no jak przestanę to rapować, to będę sobie pisał, no może zostanę ghostwriterem. Mada 47%, ZNWP, Kmieciu Blender Art, bardzo dziękujemy. Adaś, powodzenia, czekamy na kolejne rzeczy. Dziękuję. Niedługo. Niedługo. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.